Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym będziemy troszeczkę mówić o jedzeniu. Może nie tyle mówić, co będziemy oglądali obrazy, no takie dosyć apetyczne. Także jeżeli jesteście głodni, to nie, ten film nie będzie dla Was. Pierw zjedźcie, a potem oglądajcie ten film. Słuchajcie, ja już jestem w Szczecinku, ale tak jak wszyscy wiecie, byłam w Hiszpanii, odpoczywałam, oczywiście nakręcałam filmy i teraz będąc tutaj w Szczecinku staram się montować różne dla Was filmy, żebyście mogli, tak jak wspominałam już po poprzednich filmach, żebyście razem ze mną mogli zwiedzić Hiszpanię. Ci, co nie byli, zobaczyć, a ci, co byli, przypomnieć sobie, jak to było. Zobaczcie z drugiej strony, jak piękny jest Szczecinek. My jesteśmy w tej chwili po drugiej stronie jeziora. Tam w oddali widzicie nasz zamek książąt pomorskich i widzicie tutaj wieżę Kościoła Mariackiego. Przepiękny widok, bardzo lubię stąd oglądać Szczecinek z drugiej strony jeziora, bo tu jest takie lekkie podwyższenie, a w dole jezioro i taki urokliwy widok. Tutaj w Polsce nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tego, że pogoda mnie tak zaskakuje. Muszę być, widzicie, mam tak i sweterek, i kamizelkę, i szaliczek. Muszę tak być ubrana na cebulkę, bo jest to taka pora roku. Aczkolwiek taki klimat mnie osobiście bardzo odpowiada. Lubię, kiedy takie mam niespodzianki, nigdy nie wiem rano, jaka jest pogoda. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy mam wziąć jakiś szaliczek, czy nie. Tam w Hiszpanii oczywiście cudownie jest się wygrzać, cudowny jest klimat i słonecznie, ale słuchajcie, ciągle ciepło i ciepło. Czyż nie jest piękniej u nas, jak jest zaskakująca pogoda? Posłuchajcie dobrze, ale dosyć tego wszystkiego. Ja nakręciłam takie różne filmy. One są krótsze, dłuższe te sekwencje, dlatego że no, jak to jest na urlopie, trudno jest czasami nakręcać niektóre sceny. A byłam w Barcelonie na targu, na takim znanym targu La Boqueria. Ten targ jest przy takim głównym deptaku, gdzie głównie turyści są. I na tym targu naprawdę, no, coś fantastycznego, zresztą sami zobaczycie. Tam jest feria kolorów, feria zapachów, no to wszystko się po prostu miesza. Ale tak trudno było mi nakręcić tam film ze względu na niesamowitą ilość ludzi, jaka się tam przetacza, bo rzeczywiście jak to na targu. Ten targ tętni życiem, jest bardzo dużo ludzi, jest dużo kupujących, zachęcających do tego, żeby kupić. No a ja w tym wszystkim jeszcze chciałam nie tylko zobaczyć, nie tylko spróbować, ale jeszcze coś dla Was nakręcić. Ale myślę, że nawet to nieudolne moje nakręcanie może Wam przybliży ten targ La Boqueria, który jest naprawdę fantastycznym targiem. Zapraszam Was na razie do tej pierwszej części. Idziemy na targ. Tu już idziemy. Zaraz pójdziemy na ten targ. Będzie fantastycznie. O, szynki. Idziemy na ten targ. Pachnie tutaj po prostu tak, że... Ojej. Och, jaki to jest dosyć duży ten targ. Słodycze. Owoce, zobaczcie, jakie owoce. Hola! Och, jak pięknie eksponowane. Oliwy, słoneczniki. Słuchajcie, nie wiadomo co kupować, co nagrywać. Coś fantastycznego. Ojej. Jakie tu owoce. Mmm.
ale to pachnie dla mnie nie najprzyjemniej, szczerze mówiąc. Są różne ostrygi, kraby. Można próbować jeść, ale pachnie, to muszę wam powiedzieć, to tak jak owoce morza, nie? Ostrygi 2,50. Ja nigdy nie jadłam ostryg, ale jakoś mnie nie zachęca to. Zobaczcie, jakie robactwo. Wszystko ma oczy. Mogę? Aj, zobaczcie. Człowiek musiałby się zorientować dopiero na tych targach, co jest. Atmosfera jest niesamowita. Siedzą przy tych i takie małe zakąski sobie jedzą. Różne. Tak panu to zobaczymy. O, tu są ciekawe mięsne rzeczy. Oliwki różnego rodzaju, przyprawy. Zobaczmy. Ale szyneczki. Ale to jest... tu nie ma szynki tej. Nie, tam były, tam z przodu. A to tu są te pierogi. To owoce? To te kulki? Truskawki, zobacz, w czekoladzie. Świetnie to wygląda, nie? To awokado jest takie wielkie. Mango, jakie piękne. To wszystko jest bardziej dojrzałe. To nie jest takie... Można od razu sobie kupić z łyżeczką. Fantastyczne. Kawki w różnej posypce. Teraz chciałabym was zaprosić do winoteki. Mam bardzo mało zdjęć z tej winoteki, ponieważ tam naprawdę była świetna atmosfera, bardzo dobrze się bawiliśmy. No i jak to w winotece, robiliśmy również degustację różnych win. No bo jak być w Hiszpanii i nie próbować win? No nie da się, słuchajcie. A rzeczywiście ten klimat sprzyja temu biesiadowaniu, temu wspólnemu piciu wina. Naprawdę ja przynajmniej uwielbiam tego typu klimaty. Jest to winoteka, którą prowadzi Martyna. Martyna mieszka w Hiszpanii już 20 lat. Jest to młoda dziewczyna i tam tak króciutko ona opowie o jakimś winie. Tam ją mam nagraną. Ona była również przewodniczką na naszej wycieczce i przez jej biuro mieliśmy organizowany ten nasz wyjazd i naprawdę go wam polecam. Ona nie ma dużej, ona w ogóle nie ma strony internetowej, ma małą firmę, ale naprawdę, i to nie jest film sponsorowany, ale ponieważ rzeczywiście jest godna polecenia Martyna, dlatego pod tym filmem zostawię wam numer do jej firmy na komórkę i jeżeli byście chcieli sobie naprawdę niedużym kosztem zorganizować taki wyjazd, to bardzo serdecznie wam polecam i tam możecie sobie po polsku, po prostu bezpośrednio z Martyną załatwić czy hotel, czy inne tam wyjazdy, wycieczki. Naprawdę polecam bardzo szczerze, bo to, co wspominałam, młoda dziewczyna, energiczna, Polka z krwi i kości, słuchajcie, fantastycznie mówiąca
po hiszpańsku i po katalońsku, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że język kataloński i język hiszpański to są dwa różne języki. Katalończycy bardzo ubiegają się już od wielu lat o suwerenność i po prostu chcą być odrębnym państwem. Zapraszam Was do winoteki. No tam, tak jak wspominałam, tam jest mało tych zdjęć, bo albo degustacja wina i zabawa, albo kręcenie filmu. Będziemy degustować wino. Tu jest. Klasyfikowanych rejonów uprawy winorośli. W Katalonii mamy 8 i one coraz wyżej się plasują, coraz lepszej jakości są to wina. I chcemy dzięki temu miejscu, żeby ludzie mogli spróbować i kupić sobie butelkę nie tylko na podstawie etykietki, ale rzeczywiście wiedzą, czy to wino. Tak, czyli smakują i jest pyszne. To my zaczynamy teraz, słuchajcie, z degustacji tych win. Zawsze się przy takich degustacjach świetnie bawimy. Dziewczyny, salut! Salut! A tak, kto ma, to ma. My będziemy degustować. Trzymajcie się, na razie, ciepło, pa. A teraz zapraszam Was na taką bardzo króciutkie przebitki z jedzenia, jakie było nam serwowane w hotelu. Plus mam takie zdjęcia, jakie robiliśmy sobie w lokalnej restauracji. To jedzenie było po prostu przepyszne. Ja oczywiście nie chciałam już tam kręcić jakichś większych scen, dlatego że było nas tam przy stole dużym 12 osób, jedliśmy. Słuchajcie, bardzo polecam Wam, jak jesteście w takich lokalnych restauracjach, to tam są takie dania, które są, składają się, tam jest wybór, ale zamawiacie przystawkę, danie główne, deser, do tego jest lampka wina, i to wszystko kosztuje 22 euro. I wtedy możecie w ramach sobie tych trzech dań, znaczy dwóch dań i deseru, możecie sobie wybrać różne potrawy. Warto zerkać na takie rzeczy, ponieważ to summa summarum zawsze takie dania wychodzą dużo tańsze. Nas takie danie na przystawkę, słuchajcie, ja Wam pokażę, miałam akurat kalmara smażonego, no najpyszniejszy kalmar, jaki jadłam, dlatego że w tej miejscowości, gdzie byliśmy, i przyznam Wam się, że nie pamiętam nazwy tej miejscowości, w każdym razie tam były te wszystkie ryby, to te owoce morza były po prostu łowione i tego samego dnia były serwowane. Rzeczywiście smakowały wybornie i ja tam, dziewczyny tam jadły rybę, ja jadłam ryby, której nazwy nie pamiętam, ale ona w konsystencji przypominała, słuchajcie, dorsza. Bardzo żałuję, że w tym, wiecie, w tej wesołości, w tej ferworze tej takiego relaksu i zabawy nie zapamiętałam nazwy tej ryby, a szkoda. Następnym razem postaram się jednak pamiętać. I ta ryba była podawana moja z ziemniakami ugotowanymi w takich plasterkach, w takim sosie. Bardzo dobre to było. No i właśnie to, co Wam mówię, te kalmary, słuchajcie, no najpyszniejsze kalmary, jakie jadłam, przepyszne takie, nie były takie z gumy, no coś fantastycznego. No i oczywiście takie przebitki z tych potraw, które jedliśmy, starałam się robić zdjęcia, no bo nie chciałam, słuchajcie, ludzi kręcić, jak jedzą. No i te przebitki z tego jedzenia hotelowego, też bardzo krótko takie zrobiłam filmik. Natomiast rzeczywiście jedzenie hotelowe było wyborne. Codziennie zmieniało się to menu wieczorem czy na śniadanie. I słuchajcie, na śniadanie był podawany szampan. Pierw tak mówiłam, no nie no, szampan, alkohol od rana. Słuchajcie, ten szampan był tak delikatny, no po prostu coś fantastycznego i po raz pierwszy żyłam jak milionerka, popijając szampana do śniadania. No naprawdę to było bardzo miłe i taka lampka wybornie smakuje. Także polecam Wam teraz obejrzenie tych właśnie takich krótkich przebitek z tego jedzenia. Thank you.
kalmary przepyszne. Jak będziecie tutaj, koniecznie spróbujcie ich. Przepyszne. To jest ryba? Na koniec chciałabym Was zaprosić do bodegi La Paragia. Bodega w znaczeniu hiszpańskim nie oznacza nic innego jak piwnicę, w której producenci wina trzymali właśnie te beczki z winami. Ta bodega rzeczywiście była też fajna, dlatego że mogliśmy bardzo dużo różnych win próbować, no i później oczywiście kupić. Tam były wina, były również likiery, które można było kupić. Te wina z kolei w tej bodedze La Paragia, gdzie byliśmy, one nie były produkowane bezpośrednio na miejscu, ale były skupowane od lokalnych odbiorców, producentów. Rzeczywiście to było takie bardzo miłe doświadczenie i tam również zobaczycie, jak to się odbywa i jak rzeczywiście taki fajny jest tam na początku taka informacja w języku polskim dla polskich turystów, że po prostu jeżeli za dużo będziecie próbowali tego wina, to jest taki wózek, który Was po prostu może na tym wózku do Waszego autobusu, czy busu, czy samochodu odtransportować. To było dosyć zabawne, ale rzeczywiście próbując, a nie jest to ograniczone ta ilość próbowania tego wina, więc rzeczywiście można kiedyś po prostu nadużyć tego wina. No, zapraszam Was na taką podróż. Aha, jeszcze Wam krótko powiem, że w tej bodedze również tam pokażę Wam takie różne scenki, bo tam również w tej piwnicy właśnie były takie scenki z życia wsi takiej hiszpańskiej. Ci ludzie bardzo ciężko tam pracowali, bo zarówno, no co, spalona słońcem ziemia, morze, które po prostu tutaj rybołówstwem się zajmowano. To była naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca. Ja muszę Wam powiedzieć, że w tej chwili, jak sami widzicie, sam powrót tutaj do Polski już jest zaskakujący, no bo już w tej chwili, zobaczcie, mieliśmy cztery pory roku, już mieliśmy słońce, było zimno rano, potem było słońce, było ciepło, a w tej chwili jest już po prostu, pada deszcz. Ale niech pada, dlatego że wtedy będzie wszystko rosło. Jak będzie ciepło, będzie padało, będzie rosło. Boże, rozgadałam się znowu. Zapraszam Was, ja już tak się rozgadałam, słuchajcie, jakbym już przynajmniej była znowu po raz kolejny w tej bodedze i napróbowała się tego wina. Zapraszam. Bodega El Parache. Na równo lub wyższo. Do powieściu z winiami są do dyspozycji darmowe wózki, które zawiozą Państwa razem z zakupami do autobusu. Salut. No, my zaczynamy degustację oczywiście. Także ja już nie nagrywam, tylko zaczynam. No, widzicie, tutaj są oczywiście sklepy z pamiątkami, ale to, co jest najważniejsze w bodedze, to są wina. To są lokalne wina 0 km, czyli tutaj wszystko kupowane z lokalnych winnic. No i takie dosyć słodkie są. Zobaczymy. Winogronek szczęścia, który Wam opowiadałam, Muscatelli. To jest taka specjalna rodzina winogron, maleńkie winogronko, bardzo słodkie, i oni z nich robią takie delikatne wino deserowe, które później
To jest też jeden z najczęstszych tutaj, najbardziej lubianych deserów. Muzyko się nazywa, czyli muzy. Taki kieliszeczek tego spłodzonego wina. Orzechy, migdały, śliwki suszone, morele. I to w takiej formie oni podają jako deser. Są takie scenki rodzajowe, zobaczcie, jak w domowych takich warunkach rozbieranie tutaj z pół świniaka. Tu pani robi, u góry wiszą te wędliny. Tu mamy następną scenkę rodzajową. Tu sery są wytwarzane. Zobaczcie. O. Tu jest cudownie, bo jest chłodno. Więc... O, tutaj jakiś pan sobie przy... A, zobaczcie, co on tu robi. Ja już nic nie będę mówić, ale chyba widzicie, co on tutaj robi. Pędzi. Będzie chyba bimber. No i dlatego taki trochę... Tak, nawet ten ogień jest, zobaczcie. O, zobaczmy następną scenę. Następna scena to jest jakiś tutaj, nie wiem co, korkuje wino? Nie wiem, co on tu robi, słuchajcie. Kolejna scena. O, ogromne właśnie bodegi z takimi winami. Tutaj, gdzie my jesteśmy, to jest taka bodega, gdzie oni skupują wino. To nie jest, oni nie są wytwórcami, tylko skupują. I skupują te wina tutaj od lokalnych wytwórców, więc to jest tak, że te winnice, które są najbliżej. Dlatego te wina są dosyć słodkie. Jak dla mnie to za bardzo słodkie. Ja nie lubię takich słodkich win. No ale oczywiście to jest zawsze kwestia gustu. Tutaj jest pan, który garnki tworzy. Taki fajny jest. Zobaczmy, co tu jest dalej. Tutaj zbiera miód. Bo tutaj są te nugaty. No i zobaczcie, oczywiście słynne sceny. Zobaczcie, jaka piękna Hiszpanka razem z dzieckiem tutaj ugniata winogrona. Zobaczcie, chłop to nosi. Przepiękna, fajna scena. No i tutaj scena na polu, ciężka praca. Zobaczcie, z całą historią możemy się od razu poznać. Wytwarzania tych win. No, ale oczywiście, słuchajcie, my idziemy dalej. Och, tutaj też dziewczyny coś robią. A tu dziewczyny z kolei mają rybki małe. No, tu jest pokazane całe życie. Tutaj jest nad morzem, tu jest chata typowo rybacka. Widzicie takie kosze do odławiania. Bardzo ciężka praca, to był bardzo ciężki taki region i ludzie rzeczywiście bardzo ciężko tutaj pracowali. No ale my dzisiaj za to odwiedzamy ten region. No i jeszcze raz wam pokażę te beczki, słuchajcie. Tu są wina i my dostaliśmy taki malutki kubeczek, już wam pokazuję. I teraz podchodzimy do każdej beczki i po prostu możemy sobie nalewać wina, które chcemy. Jeżeli wino nam nie smakuje, możemy tutaj wlać do tej rynny. I te kropki zielone, widzicie, to jest sweet. Im więcej kropek, tym bardziej słodkie wino jest. Można sobie od razu patrzeć. Dla mnie te wina są ciut za słodkie. O, to może Madeira, to jest takie ciężkie, czerwone wino. No, ale zobaczymy. Bardzo ładne są te naczynia. One są wszystkie ręcznie malowane. I naprawdę piękne, kolorowe. No i ceny oczywiście przy okazji widzicie.
Dla mnie te wina są ciut za słodkie. Ale tam są i słodkie. Ja to już nie wiem. Gdzie są? Zobaczcie, takie kolorowe. Jak chcę to kupić, zapłacić. Tak, tak, tak. Och, te miseczki. No, on kolorowy zawrót. No i tu wiele innych. Idę jeszcze tu zobaczyć. Mam koguta. A. Mam swojego koguta. Zobacz, pokaż, jaki piękny. No piękny. Ale tutaj kupiłaś? Zaraz kupię. Zaraz a ten kogut przynosi Bożena szczęście? Ja jestem wtedy z chińskiego znaku kogutem. A? Całe życie chciałam mieć koguta w końcu. No. A tutaj w Katalonii kogut przynosi szczęście? Nie wiem. No ktoś tu mówił, że posiadanie tutaj, ale super, super, bardzo kogut fajnie. Jest cudny. On tak będzie ode mnie pił troszeczkę tego kogutu, bo ja za dużo sobie na sam. Ale to dla mnie za słodkie. Za słodkie. Ja tu nie damy radę, damy radę. Widzicie tutaj wątek, ja sobie przechadzam się, a tu jeszcze zaraz, jak się obrócimy, to są taka wyspa serów, degustacji wędlin. Naprawdę, naprawdę sama podróż przez Tokio. Jeszcze Wam pokażę te, nagrywam tak na patyku, staram się, żeby zobaczcie, ile jest butelek wina. To są nugaty? Nie, to nie wiem. Spróbuję. Ale to jest czekolada. Dobra. Czekolada nie chcę, kurde. Zobaczcie, jakie owoce, ciasteczka. Tutaj są nalewki i nie tylko wina, ale są właśnie bardzo charakterystyczne dla Katalonii różne nalewki. I również można je degustować, no ale ja przy tym upale, słuchajcie, takie degustacje w takiej bodece, no to to, co oni się śmiali, słuchajcie, że ten wózek potem dla tych, co nie wytrzymują tej degustacji. Co tu tak szumi? Nie wiem, chyba jakieś lody. Dziewczyny powiedziały, że mam wszystko kręcić, więc kręcę. Tak. Oddaj tylko ten plecak, nie? Mogę oddać siebie nawet. Tylko bez plecaka. Świetne, macie z tyłu drzewo oliwne. Bardzo ładne. Tak. Naprawdę? Tak. No, ale wy jesteście oczywiście najpiękniejsze. No, wcale nie. Zdecydowanie tak. No, ja myślę, nie? Co tam, że... A tu jest degustacja, słuchajcie, nalewek. O. Tylko nalewać krany, słuchajcie, nie ma ograniczeń. No, a tutaj są te wina. Och, te nalewki, to wygląda bardzo ładnie. O! No słuchajcie, ja nie mam zdrowia. O, ananasowy. Pina colada. Oj, chyba spróbuję. Oczywiście mamy też wino Salvadora Dali, jego podobiznę. Hiszpanie go uwielbiają. Tu proszę bardzo, to jest ten chyba byk czerwony. I kosztuje takie wino de Dali 4,95 euro. Mira, co próbujesz? Likier bananowy, bardzo dobry. Taki, oczywiście słodki jak to likier, ale taki bardzo smakowy. Czuć tego banana. O,
No dobry? Już, tak, już chyba więcej nie będę piła, bo nie wiem. Nie, nie, ja już. Czy dojdę do autobusu? Jak słuchajcie, dalej tu są wózki w razie, jak ktoś jest za bardzo wstawiony, to wózkiem. A co kupiłaś? Nie chciałam. Ze słodyczy? Ze słodyczy kupiłam takie a la kamienie nadmorskie. Super, które w środku są po prostu migdały, są to cukierki. I no i oczywiście z Costa Brava moim wnukom kupiłam lizaki. Kolorowe. Kolorowe, dzięki, piękne, żeby było napisane Costa Brava. Tak jest. Także dobra, radości pełno. My idziemy dalej coś degustować. Słuchajcie, tu naprawdę tylko brać, otwierać kraniki, nie ma ograniczeń. Wózek jest, do busu podwiozą. Tak jest. Dzisiaj będziemy już kończyć naszą podróż po Hiszpanii i po tych wszystkich smakołykach, jakie można spróbować w Hiszpanii. No, w tej chwili, jakbyście zauważyli, może jakbyś tak pokazał na jezioro, słuchajcie, pada deszcz, ale ja tutaj stoję w tym lesie bukowym. Ten buk, zobacz, taki, słuchajcie, on jest w tej chwili tak, że na mnie nic nie pada, a deszcz naprawdę jest dosyć duży. Te liście po prostu fantastycznie się sprawdzają jako parasol. Tutaj są dosyć duże buki i tu jakbyś też pokazał jako ciekawostka, tutaj widać jak one były obgryzione, ale słuchajcie, tu był taki jeden rok, że było tak dużo bobrów, słuchajcie, że tak tutaj ta kora była poobgryzana, tam widać następne drzewa, które są poobgryzane, także no buszują tutaj te bobry, no ale przyroda sobie z tym zawsze da radę, jeżeli coś nie jest zbyt ekspansywne, to wszystko przeżyje i sobie da radę. Zobaczcie, jaki piękny buk. To nie jest tylko jeden, bo tutaj są naprawdę ogromny pokaż, tutaj też z drugiej strony nad jeziorem. Tu jest przepiękny las i tu się idzie tak, to jest taki... Wiecie co, jak te ścieżki są, jak się idzie, to jest taki po prostu tajemniczy las. Ja uwielbiam tutaj chodzić, a tu nasze jezioro Trzesiecko można obejść właśnie takimi ścieżkami. Całe dookoła to jest ścieżka rowerowa i ta trasa ma około 14 km, 14-15, chyba niecałe 15 km. Tu są poszczególne oznaczenia, gdzie jeżeli się jedzie, idzie, od razu się wie, ile mniej więcej się zrobiło kilometrów. Dobrze, ja już znowu nie na temat, no ale to dlatego, że i tak stoję tu, ale chyba jakoś do tego samochodu muszę się dostać w tej chwili. No i będę jechała do domu. A Was zapraszam na kolejne filmy, które będziemy pokazywać z Hiszpanii. No i między innymi pokażę Wam Gironę, pokażę Wam Barcelonę. A tak jeszcze przez momencik, słuchajcie, jeżeli chodzi o wyjazdy do na przykład Hiszpanii, to okres maja jest naprawdę fantastycznym okresem. Dlatego, że tak jak ja byłam w okresie, chyba pojechaliśmy 20 maj, to jest tak, że tam już fajna temperatura jest, jest ciepło, możemy wygrzać się, możemy się opalić, bo tak jak ja się opaliłam. A jednocześnie zwiedzając Hiszpanię, nie mamy tych porażających upałów, które nas po prostu wykańczają. A wiem, jak to jest, dlatego że byliśmy w Gironie i wtedy rzeczywiście była dosyć wysoka temperatura, bo było chyba 33 stopnie ciepła, więc to jest dosyć dużo. No i już jeszcze plus te nagrzane mury, które emitowały również to ciepło, no to myślę, że było więcej, nawet koło 35 stopni, no także niestety jest to wtedy ciężko dosyć zwiedzać po prostu, zwłaszcza miasta, ale dałam radę, jestem tutaj w Polsce i teraz muszę się przyzwyczaić, że trzeba ubrać szalik, kamizelkę, sweterek, że trzeba ubierać się na cebulkę, ponieważ zobaczcie, tylko w trakcie tego wyjazdu miałam tutaj już przynajmniej, no jak nie cztery, to przynajmniej trzy pory roku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!